Jeśli chcieliście spróbować produktu z retinolem, ale obawialiście się jego skutków ubocznych, mam dla Was rozwiązanie. Baguchiol. Tyryryry, tyryryry. Jak działa bakuchiol? Działanie bakuchiolu jest porównywalne do retinolu, czyli działa przeciwzapalnie, hamując rozwój bakterii odpowiedzialnych za trądzik, dzięki czemu na naszej twarzy jest mniej niedoskonałości i niespodzianek. Dodatkowo działa silnie antyoksydacyjnie i przeciwzmarszczkowo, a także rozjaśnia przebarwienia. Poza tym reguluje ilość wydzielanego sebum. Podsumowując, ma on działanie pobudzające do produkcji kolagenu i elastyny, złuszczające, przeciwstarzeniowe, przeciwzapalne, normalizujące, hamujące rozwój trądziku, a także rozjaśniające przebarwienia. Różnice pomiędzy retinolem a bakuchiolem. Jak widać, bakuchiol wykazuje same pozytywne aspekty działania retinolu, nie wykazując działania drażniącego ani fotouczulającego. Oznacza to, że może być stosowany przez cały rok, również w lato. Mimo tego nie zapominajmy o ochronie przeciwsłonecznej. Co je łączy? Oba działają silnie przeciwzmarszczkowo, a także redukują przebarwienia i przeciwdziałają powstawaniu nowych. Dla kogo produkty z bakuchiolem? Bakuchiol jest tak naprawdę dla każdego, ale przede wszystkim dla tych, którzy mają pierwsze oznaki starzenia, dzięki czemu będziemy im przeciwdziałać. Bardzo dobrze sprawdzi się u osób ze skórą bardzo wrażliwą, ponieważ nie powoduje podrażnienia, zaczerwienienia czy uczucia suchości. Ponadto jest to fajna alternatywa dla tych, którzy chcą kontynuować kurację retinolem także w lato, albo po prostu cenią sobie naturalną pielęgnację. Bakuchiol w Incji. Bakuchiol pozyskuje się przede wszystkim z rośliny, której nazwy niestety nie umiem wymówić, dlatego pojawia ona się Wam tutaj. Jest ona stosowana od lat w tradycyjnej medycynie chińskiej i indyjskiej i wykazuje działanie przeciwzapalne, a także leczące egzemę. W produktach kosmetycznych znajdziemy ją pod nazwami. A teraz przejdźmy do produktu z bakuchiolem. I tutaj mam dla Was propozycję od marki Evolve. Jest to olejowe, wegańskie serum z bioretinolem, zwanym inaczej bakuchiolem, a także witaminą C. Dzięki czemu pozostawia skórę taką rozświetloną, a także napiętą. Ma bardzo przyjemny zapach gumy balonowej, a także dość szybko się wchłania. Moim zdaniem sprawdzi się u skór takich bardziej dojrzałych czy suchych. Moją kolejną propozycją jest booster od polskiej marki Szmaragdowe Żuki. Ma on lekko olejową formułę, ponieważ jest oparty na skwalanie. Sprawdzi się u każdego typu skóry, nawet tej trądzikowej, ponieważ skwalan nie działa komedogennie, czyli po prostu nie zapycha porów. Dodatkowo bardzo ładnie pachnie, tak lekko cytrusowo. Można stosować go solo na noc, tak jak ja to robię, albo dodać kilka kropel do kremu. Teraz opowiem o kosmetyku od Veolia Botanica. Jest to serum w postaci mlecznej, lekkiej emulsji, jednak mimo wszystko działa mocno nawilżająco, a także odżywczo. Bardzo przyjemnie pachnie, takim mleczkiem do pielęgnacji dzieci. Szybko się wchłania, może być stosowany także na dzień pod makijaż. Sprawdzi się u skór takich bardziej suchych czy dojrzałych. Ciekawą opcją są produkty zarówno z bakuchiolem, jak i retinolem i tutaj mam dla Was propozycję od Paula's Choice. Jest to kremowe serum naładowane składnikami aktywnymi, ponieważ poza retinolem i bakuchiolem zawiera także witaminę C oraz peptydy, dzięki czemu mocno napina skórę, a także pozostawia ją rozświetloną. Sprawdzi się u cer dojrzałych. Czas na krem od polskiej marki Resivo. Ma on lekką konsystencję i szybko się wchłania. Stosuję go 2-3 razy w tygodniu na noc, powoduje on lekkie mikrozłuszczenie skóry, jednak nie jest ona podrażniona, a mocno wygładzona, a pory zwężone. Pamiętajcie, że przy stosowaniu produktów z retinolem ważna jest codzienna ochrona przeciwsłoneczna. Dajcie znać w komentarzach, który z tych kosmetyków zainteresował Was najbardziej. Do zobaczenia następnym razem. Pa!